Cześć, witam was serdecznie. Kępa marzeń nie samym drewnem żyje. Od gdzieś ponad 2 lat oglądamy z Asią kanały podróżnicze takie jak Busem przez świat, Podróżowanie, Foxes in Eden, Kampermaniak czy Vincent Van. Z tego miejsca serdecznie zapraszamy was do oglądania tych kanałów. I od tych 2 lat marzył nam się również taki kamper. Natomiast nie posiadaliśmy funduszy na tyle, żeby kupić busa i go przerobić. W związku z tym zdecydowaliśmy się przerobić naszego starego Opla Frontera z 2000 roku na mikrokampera. W tym filmie pokażę wam, jak montuję bagażnik na dach, jak buduję tą zabudowę kampera krok po kroku, a także opowiem wam o kosztach tej zabudowy. I udamy się z Asią na pierwszy wyjazd testowy. Zapraszam was serdecznie do obejrzenia tego filmu. Zacznijmy od montażu bagażnika dachowego. Dla tych osób, które nigdy jeszcze nie montowały, tak jak ja robię to tu na filmie pierwszy raz, najpierw wrzucam zaślepki, później bagażnik kładę na relingi. Oczywiście musimy w sklepie dobrać odpowiednią długość do naszego modelu modelu samochodu. Dokręcamy imbusem i jeżeli mamy taki bagażnik dachowy z kluczykiem, z blokadą, blokujemy i to wszystko. Dalej wrzucam boks dachowy. Z tego co czytałem, to już było, żeby ten boks dachowy oczywiście nie wystawał poza przednią szybę, a także posiadał taką długość, żeby można było otworzyć bagażnik tylny w samochodzie. Po wycentrowaniu boksa wziąłem się za jego przykręcanie. Od spodu widzicie, macie taki uchwyt. Od góry wystarczy dokręcić tą rączką i blokujemy. I tak naprawdę to wszystko. Ten boks, który kupiłem, ma otwieranie dwustronne z zamknięciem na kluczyk. Co do samej bazy, czyli frontery, silnik 2,2 kW, 136 koni mechanicznych, napęd na 4 z reduktorem. Akurat na chwilę wyszło słońce, także pokażę wam frontery w pełnej krasie. Jeżeli chodzi o naszą fronterę, mamy ją już 13 lat, od 2008 roku. Generalnie na bieżąco zawsze była remontowana, jeżeli chodzi o mechanikę. Natomiast przez to, że w tym roku zdecydowaliśmy się na jej zabudowę, dlatego przeszła generalny remont blachy. No i jeszcze te wycieraczki nieszczęsne zostały do poprawienia. No i też przeszła remont alufelg. Nasz kolega Tomek bardzo fajnie je wypiaskował i pomalował. Także jeżeli chcecie, kontakt do naszego kolegi, to w opisie pod filmem znajdziecie do niego namiary. Felgi przed renowacją i po renowacji. No i cóż, i bierzemy się za zabudowę. Tak naprawdę w środku już jest zrobiona, nagrywam to później. Po zwymiarowaniu tylnego bagażnika we fronterze, po złożeniu siedzeń, wstępny to był projekt. Później już dokonałem tutaj modyfikacji w czasie wykonywania tego projektu. Był to oczywiście prototyp, więc modyfikacje były jak najbardziej wskazane, ale to zobaczycie później w filmie. No i wszystkie te elementy później przeniosłem sobie na formatki, które posiadałem. Całą zabudowę wykonałem ze sklejki szalonkowej. Kupiłem 2 nowe płyty pełnoformatowe. Część tej sklejki miałem już z budowy podłogi w swoim warsztacie i te nowe płyty kupiłem z filmem fenolowym. A te sklejki, które mi zostały, były z filmem fenolowym antypoślizgowym, dlatego będzie taki lekki miks w tej zabudowie, ale generalnie starałem się tak dobierać wszystkie elementy i części, żeby do siebie pasowały, również i wizualnie. Całą zabudowę wykonałem z tej sklejki szalonkowej o grubości 15 mm. Powyznaczałem sobie poszczególne części tej zabudowy na formatki, które już miałem u siebie w warsztacie i te płyty pełnowymiarowe 2, które kupiłem, żeby łatwiej mi było później pracować w warsztacie. Ok, to przejdźmy do budowy projektu. Jeszcze jedna uwaga, dlaczego zdecydowałem się na wybór właśnie takiego materiału, tej sklejki szalunkowej, laminowanej filmem fenolowym, ze względu na to, żeby była wodoodporna. Wiadomo, że jak gdzieś się będzie wyjeżdżać, jednak ta wilgoć może wchodzić do samochodu i na samym końcu też zobaczycie, że właśnie miejsca po cięciach zabezpieczyliśmy Zasią specjalnym impregnatem do drewna, do elewacji drewnianych, żeby tej wilgoci w tą sklejkę wchodziło jak najmniej. I dla osób zainteresowanych, aż do 18 minuty będę pokazywał właśnie krok po kroku budowę tej zabudowy do naszej frontery. Ci z was, którzy nie są zainteresowani,
Technikami i sposobem wykonania tej zabudowy proponuję przewinięcie sobie do 18 minuty. Dodam jeszcze tyle, że generalnie chciałem wykonać jak najszybciej, jak najprościej ten projekt, dlatego użyłem wkrętów ocynkowanych bez kombinacji połączeń zaawansowanych stolarskich. Natomiast życzę Wam miłego oglądania, miłego filmu i muzyka. Darkness nearly drowned me. The sunlight burned my eyes. This valley is much too deep and this mountain so very high. I gotta lay down here and rest where I can take another step down this lonesome road. Well, my cup is nearly empty. I got such a long, long, long way to go. My cup is nearly empty. I got such a long, 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 long way to go. Thank you.
told me I should beware. I'll tell you a story about mean people who take you soft, innocent girls. Don't mean to scare you, but be careful. Maybe think twice before you walk alone. Call somebody to take you home. Look over your shoulder when you go that way. This world might take you to a bad, bad place. Just a little bit of something, baby, and I fell, believing I'd fly. I found a reason to give you just enough of what you wanted, baby, to find you weren't willing to try. What you want, baby,
first time, you felt just a little bit of something, baby, and I fell, believing I'd fly. Yeah, I found a reason to give you just enough of what you wanted, baby, to find you weren't willing to try. Okej, okay, trochę słońca, więc i humory fajniejsze. Zawodowa, zobaczcie, tu dochodzi do nadkoli. Tak była właśnie specjalnie zaprojektowana. A tam dochodzi nam do podłokietnika i została przykręcona do podłogi samochodu. I specjalnie właśnie ten materac był też tak dobrany. Materac już posiadaliśmy. Skąd, Asiu? Mieliśmy ten materac? My mieliśmy materac z Ikei. Z Ikei. Bo okay, on był dostosowany do jakichś leżaków, takiego dużego leżaka. Okej, okay, do leżaka. I się okazało, że ten materac, słuchajcie, no idealnie pasuje nam akurat do tej frontery. Na tyle idealnie, że nie musieliśmy tutaj w tych miejscach dawać żadnych podpórek. On po prostu tak fajnie się układa i sztywno leży. Na szerokość i na długość akurat do siedzeń. No i Asia nie byłaby sobą. Ja chciałabym ostrzec wszystkie kobiety, żony stolarzy. Jak poprosicie o łóżko z szufladą, to dostaniecie to. Ja 2 lat proszę o łóżko. W sypialni. Tak, no i zrobiłem Asi łóżko, tylko w samochodzie. Także uważaj, czego sobie życzysz, bo się może spełnić. Tak, no i Asia nie byłaby sobą, gdyby nie dodała własnych akcentów, czyli pościel w jakieś piórka takie, pościel biało-szara. Akurat będzie idealnie pasować do frontery. I ten materac naprawdę super fajnie się tutaj wkomponował. Dużo podusiów dla mnie ta większa, bo lubię wysoko. Przemek lubi nisko, ma mniejszą. Tak. Jest mega wygodnie. Tak. O. Już przymierzaliśmy się we dwoje, spokojnie tutaj się mieścimy. Mam 1,84 m i spokojnie jestem w stanie się tutaj też obok Asi zmieścić. Na szerokość ten materac ma, Asiu, ile? 1,40 m. 1,40 m na szerokość, długość 2 metry. Także zobaczcie te boki, jakby się mogła pokazać tutaj, że one się mocno nie załamują, prawda? Tutaj z tej strony weź się połóż. Pomimo tego, że nie ma, zobaczcie, tutaj podpórki, to one się nie załamują, także nie potrzebujemy tu żadnego wsparcia. To ten, pakujemy się, jedziemy, nie? No. Ruszamy spod domu na naszą pierwszą dziewiczą wycieczkę nano camperobuso przyczepą. Tak. No jest to nasz pierwszy wyjazd testowy tak naprawdę, kochani, bo będziemy chcieli, co będziemy chcieli, jeszcze ze 2-3 razy w tym roku gdzieś wyjechać, prawda? Na pewno w większości to będą takie krótkie, jedno-dwudniowe wyjazdy, ale może jeden uda się zaliczyć taki troszkę dłuższy. Tak. Końcówka sezonu, a my dopiero zrobiliśmy ale zabudowę. Ale to nie była nasza wina, o czym pisaliśmy, bo my oddaliśmy samochód w rozsądnym terminie, tylko wiecie, jak to jest u mechaników, nie? Wiecie. No. Tak. To tak było. Jeżeli chodzi o blachę, to właśnie blacha była robiona przez około 3 miesiące aż, także dość długo. No i dlatego tak nam się zeszło, bo mieliśmy w tym roku po prostu częściej wyjeżdżać. No ale się nie udało, ale cieszę się, że się w ogóle udało zrobić tą. Ale nadal jest sierpień, więc tak, w sumie jeszcze wakacje. Więc tak, sezon rozpoczynamy w ostatni weekend sierpnia. Tak, ale wrzesień generalnie w Polsce ostatnie lata był bardzo ciepły, więc liczymy na to, że i w tym roku będzie tak samo, że jeszcze pozwoli nam ta pogoda wyjechać na parę dni. Ruszamy na rzekę. Mamy tak, nadzieję, że uda nam się, tak. Mamy nadzieję, że uda nam się dotrzeć nad samą rzekę, bo ostatnie dni były deszczowe, więc może być ciężko, natomiast frontera
zawsze dawała radę. A nie właśnie tym razem. Dlatego się zdecydowaliśmy na tą Fronterę, bo napęd 4x4 z reduktorem. Pamiętam 8-10 lat temu, jak jeszcze było zimy, to pamiętam, jak wyciągałem właśnie tu między innymi z naszej okolicy, z naszej miejscowości, wyciągałem busy załadowane drewnem, także Frontera jest naprawdę mocna. No i fajnie się spisuje właśnie w terenie, także dlatego też się zdecydowaliśmy, bo będziemy chcieli wyjeżdżać zazwyczaj na dziko. No i tak. Czego nam jeszcze będzie potrzeba, żeby wyjeżdżać na dziko, ponieważ jesteśmy niecierpliwi, więc już wyjechaliśmy, ale na przyszły sezon prawdopodobnie będziemy jeszcze potrzebować i tutaj techniczne sprawy, mówił przewodnik. Znaczy generalnie będziemy potrzebować na pewno zasilania. Generalnie Frontera ma jeszcze jeden problem, którego do tej pory nie rozwiązaliśmy. Mianowicie akumulator nam się rozładowuje. Już chyba 3 akumulatory w przeciągu 2 lat wymieniałem. Gdzieś bierze prąd. Na razie byłem u 2 elektryków i żaden z elektryków nie był w stanie zdiagnozować tej usterki, gdzie ten prąd Frontera bierze. Dlatego też jeszcze na ten sezon zakupię taki prostownik z powerbankiem. Prostownik z powerbankiem 4 w jednym, 5 w jednym, gdzie będziemy mogli podładować jeszcze telefony. No i on będzie też z takim kompresorem, czyli w razie jakby powietrze zeszło z opon, to wtedy jesteśmy w stanie sobie jeszcze nim dopompować. No ma tam funkcję latarki, więc jakbyśmy wieczorem potrzebowali, to zawsze możemy sobie doświetlić. Ale tutaj jestem ciekaw waszych opinii, bo my tu doświadczenia w tej kwestii akurat nie mamy. Na pewno w przyszłym roku będę myślał o jednym solarze małym na dach, żeby zamontować. Ponieważ jak przesunie się boks dachowy, to możemy wtedy zamontować solar na górze, jeden malutki, który będzie nam potrzebny tylko i wyłącznie do podładowania baterii, do ładowania telefonów. No i pytanie, czy zdecydujemy się też na lodówkę zasilaną tutaj przez gniazdko samochodowe, przez zapalniczkę, czy nie? Na razie mamy tylko i wyłącznie taką lodówkę turystyczną z składami. Tak. Znaczy nasze wyjazdy też nie będą długie, tak? Ten... No tak, 2-3 dniowe, więc... Tak, tak. To będą raczej takie wyjazdy weekendowe, nazwijmy to, aczkolwiek u nas weekendy są wszystkie zajęte, ponieważ kursy stolarskie, otoczenia w drewnie stycerskie prowadzę. Ale powiem ci, Asiu, że zobaczymy po 2-3 dniach. Ja nie ukrywam, że jak pojedziemy sobie, zobaczymy jak na 2-3 dni. Ale słuchajcie, tym samochodem sądzę, że też spokojnie można by wyjeżdżać i na dłużej, nawet na tydzień czy 2 tygodnie. Oczywiście pod warunkiem takim, że będziemy mieli gdzieś w pobliżu prysznic, toaletę, czyli na przykład jakieś... Teraz Hollywood mycie jest niemożne. Jakiś kemping na przykład, albo coś takiego, nie? No tak. Zawsze można na chwilę gdzieś tam wpaść. Ale myślę, żeby w razie czego mieć ten prostownik, żeby można było tą Fronterę jednak uruchomić, żeby nie było ząka, że jak wyjdziemy gdzieś na dziko, to wtedy nie będziemy w stanie wyjechać i będziemy dzwonić, albo z buta będziemy musieli robić ileś kilometrów, żeby kogoś o pomoc poprosić. Także dajcie znać, co myślicie na ten temat, bo my tu akurat w tej kwestii doświadczenia nie mamy. Dopiero zaczynamy. No dobra. Gdzie ta rzeka? Ja się to jedziemy. Zaraz jeszcze? Dojedziemy nad rzekę i pokażemy wam, jak Frontera w środku wygląda, jak ona się sprawuje. Właśnie po to Frontera, żeby wjeżdżać w takie miejsca. Dół nie malutki. No i troszkę lakieru szkoda. Krzaczory są, no ale dzięki właśnie takim miejscom, dzięki Fronterze i takim miejscom człowiek ma troszeczkę poczucia takiej intymności. Mhm. Doły. Także była sobie Frontera czysta i ładnie zalakierowana. Ładnie rzuca, buja. No ale powiem wam, że obawiałem się, że z tą zabudową nie da rady, ale dało radę z tą zabudową. Myślę, że bardzo dociąży, że będzie na dołach właśnie siadać, ale okazuje się, że Frontera jednak to zawieszenie ma naprawdę wysokie i stabilne. No i dotarliśmy na naszą miejscówkę na ryby. W bagażniku, właśnie w boksie dachowym, schowane są siedzenia, a także moje wędki.
kawusię będę robić. Kawusię będziesz robić? No. Do jajecznicy? No ja zawsze jem jajecznicę z kawą. No, śniadanie. Hello. Wysuwam. Wysuwaj. Swoją mobilną kuchnię. Trzeba wody nalać. Mówisz, że trzeba najpierw, a nie są włączone? Nie. Dobrze. Tutaj mamy pieczywko, i wędliny i produkty. Tak, tutaj mamy jajeczka. Kawę, herbatę, tak, w sztuce. Tak. Co jeszcze jest potrzebne? Powiem ci, że bez tej półeczki to by była lipa. No widzisz, jak wymyśliłem z tą półeczką. Jak wymyślisz, to... Dobra, to teraz zamykam. Do końca weź i naciśnij. O. Dobra, już działa. I tam sobie tylko zmniejszasz i zwiększasz. Okej. Okay. No to teraz. Nie za wiele widać, bo słońce. Ale na ucho słyszę, że się pali. Tak. Pierwsza dziewicza jajecznica. Na masełku. No i musi być na buczuciu. Dla mojego męża. Smaży się. Słychać. Czyli działa. Działa. O, to mamy sobie noteczki. Ściereczkę się zrobię. Jak jajecznica, to tylko na buczuciu, słuchajcie. Powiem ci, że tak. W pięknych okolicznościach przyrody. Wygodnie. Wygodnie, przyjemnie. Nie trzeba namiotów rozkładać. Na chwilę się człowiek tylko wypakuje i siedzenia zostały tylko oparcia złożyć do przodu i ma teraz wyprostować. Tak. Pięknie jajecznica wygląda. Woda już widać tam prawie przygotowuje. Więc dość szybko działa. Taki jeden kartridż. Wystarcza, tak jak producent podaje, tej kuchenki na godzinę, półtorej. Tych kartridży, zobaczcie, u nas mieści się 6 plus 2 w kuchence, czyli 8 kartridży. Jak wyjeżdżamy na weekend na 2-3 dni, to myślę, że spokojnie nam to 8 kartridży wystarczy. W międzyczasie jak Asia pichci jajecznicę, to ta kuchenka jeszcze dodatkowo zawiera taką stawkę na palniki grillową. Także też ją jeszcze przetestujemy i powiemy, damy wam znać, jak będziecie chcieli, czy ona działa i czy funkcjonuje. No i właśnie tą szafeczkę widzicie tutaj obok. Asia tu sobie gotuje w kuchni. Jak chce jakieś produkty brać, to właśnie wysuwa tamtą szafkę. Możesz tylko jedną ręką zaprezentować? Jak coś potrzebujesz. I jakieś produkty tu mamy pod ręką. I można zamknąć. No, potrzebna nam jest drewniana deska, której dzisiaj nie zabraliśmy ze sobą. Tak.
No bo jak położyć ciepłą patelnię? No tutaj na tym nie położę, bo się może tak, zniszczyć. Zgadza się. Na tamten stolik też nie położę. Czyli jak widzicie, pierwsze testy już od razu, tak, pierwsze wnioski. Trzeba zabrać sól. Trzeba zabrać sól, jakąś deskę drewnianą. Drewnianą deskę, żeby móc odłożyć patelnię gorącą. Woda się zaraz zagotuje. To mogę na razie tu odłożyć. To ja wezmę na stolik już. Dobra, a ja zrobię kanapeczkę. Tak. Także ten stolik mały, turystyczny też. Akurat taki wymiar dopasowałem do szuflady. 60 na 40, wysokość 50. A pomidorki nasze z ogródka? Tak, nasze własne, wyhodowane. Będą fajnie smakować. I teraz zobaczcie, żeby materac się wyprostował. Wystarczy tylko tutaj łóżko rozłożyć w ten sposób, że siedzenia dajemy do przodu. Drona schowam na maksa do przodu. I materac się wyprostowuje i mamy już spanko praktycznie gotowe. Asia zesmażyła nam jajecznicy na boczku, była bardzo smaczna, zjedliśmy z wielkim smakiem, szczególnie w tak pięknych okolicznościach przyrody, jak widzicie. Jest to miejsce, na które przyjeżdżamy na ryby razem z naszymi przyjaciółmi, serdecznie Was pozdrawiam. I cóż, warto by było podsumować, na pewno koszty by Was interesowały, koszt takiej zabudowy to jest około 2000 zł, tam wyszło sklejka 3x300, kuchenka gazowa, kartridże. Większość rzeczy mieliśmy w domu, tak jak garczki, sztućce, ale gdzieś taki koszt około 2000 zł musicie sobie przeznaczyć. Jesteśmy z Asią zadowoleni, że zrealizowaliśmy nasze kolejne marzenie. A Wam, kochani, jak zwykle dziękujemy za wspólnie spędzony czas. A na sam koniec przeloty z drona tej naszej miejscówki i muzyka. Pozdrawiamy Was serdecznie. Wolność i pokój. Do następnego. Realizujcie marzenia. Hej. I ask you to stay, comfort my worries through the night until day. In the darkness, Lord Jesus, I am the devil's prey. So I beg of you, please just stay, stay. In the morning, my Lord, try as I may, I still need your mercy, I still need your grace. So if you don't mind, sweet Jesus, what do you say? Will you be with me always to my dying day? Will you be with me always to my dying day?